5 lutego w Czerwionce-Leszczynach doszło do wyjątkowego spotkania władz samorządowych gminy i miasta Czerwionki-Leszczyn, Dubna w Ukrainie oraz miasta Bad Zachsy w Niemczech. Dzisiejsze spotkanie, ta uroczystość to jest pochodna spotkania, które odbyło się w grudniu, gdzie przedstawiciele miast partnerskich odpowiedzieli na apel mera Dubna, Wasyla Antyniuka, o potrzebie generatorów prądu, urządzeń, które są niezbędne dzisiaj do funkcjonowania społeczeństwa ukraińskiego, które jest pochłonięte wojną. No i tak się składa, że dwa miesiące po tym wydarzeniu władze naszego partnerskiego już miasta Bad Zachsy zorganizowały pomoc i dzisiaj przekazują 5 generatorów prądu, ale przy tej okazji także przekazujemy to wszystko tutaj, to już jest pomoc ze strony mieszkańców gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Ta pomoc, która jest nieodzowna w codziennym życiu, czyli artykuły żywnościowe, środki czystości, wszystko to, co jest potrzebne do codziennego życia. Dzisiaj przywieźliśmy 4 całkiem nowe generatory i 1 używany. W zeszłym roku zebraliśmy około 7 tysięcy euro darowizn od mieszkańców. Jesteśmy tu już 4 raz. Poprzednio przywieźliśmy jedzenie, opatrunki, ubrania dla Ukrainy. Miejsca, do których trafią agregaty, to tak zwane punkty niezłomności, gdzie mieszkańcy mogą doładować swoje urządzenia mobilne, tak aby utrzymać kontakt z najbliższymi. Jest to również miejsce, w którym można się ogrzać. Niestety, jak podkreśla mer Dubna, miasto przez 16 godzin jest pozbawione elektryczności. Sytuacja na razie jest skomplikowana, ponieważ są wielkie przerwy w dostawie prądu, a całe pieniądze zebrane przez miasto w zeszłym roku zostało przekazane na wojnę, a to nie są małe pieniądze. Wszyscy wydali na wojnę, a to nie małe pieniądze. Gmina, jak i jej mieszkańcy przekazali również żywność dla żołnierzy. 10 lutego w Palowicach odbył się protest mieszkańców przeciwko planowanym wariantom kolei dużych prędkości na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Uczestnicy spotkali się obok zabytkowego kościółka, którego los jest mocno zagrożony, biorąc pod uwagę planowane przebiegi tras. Wszyscy tu zebrani mówią głośno nie. Głośno nie pomysłowi budowy centralnego portu komunikacyjnego i przebiegu szybkiej kolei przez naszą gminę, przez Śląsk. To jest nie dla tych wszystkich, którzy dzisiaj twierdzą, że ta kolej jest nam potrzebna. O mój dom, żeby został tak, jak stoi. O to, aby nasi rodzice, którzy mieszkają z nami, mogli spokojnie się tutaj zestarzeć. O to, abyśmy my mogli tutaj dalej planować swoje życie, dalszą naszą przyszłość zawodową, rodzinną, a także żeby nasze dzieci mogły w spokoju cieszyć się swoim dzieciństwem, bo ta cała sytuacja nam wywraca życie do góry nogami. Nie dla CPK i tutaj dzwony na alarm biją po prostu, bo to faktycznie powinniśmy być wszyscy zaalarmowani czymś, co nie służy rozwojowi tego terenu. To jest dla nas degradacja i degrengolada. Nie będziemy mieli niczego po prostu, żadnej wartości dodanej z tego, że tutaj przez te domy, które tutaj Państwo widzą, przejedzie za chwilę pociąg. W gminie i mieście Czerwionka-Leszczyny powstaną zupełnie nowe inwestycje przeznaczone dla najmłodszych mieszkańców. Będą to m.in. zupełnie nowe przedszkole w Dębińsku, budowa nowych placów zabaw oraz pierwsza tego typu inwestycja w Czerwionce-Leszczynach, czyli budowa żłobka. Zmuszeni byliśmy przenieść przedszkole ze starego budynku, ponieważ po prostu prawo budowlane nakazywałoby nam tak daleko idące przeróbki, żeby dostosować dzisiaj ten budynek stary, przedwojenny dla celów przedszkolnych, że zdecydowanie prościej i lepiej było wybudować nowy budynek. Jestem przekonany, że
wszystko zakończy się wreszcie pozytywnie. Kolejną inwestycją, którą realizujemy z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach, jest budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy miasta Czerwionka-Leszczyny. W każdej dzielnicy i w każdym sołectwie powstanie nowy plac zabaw. Oprócz urządzeń zabawowych będą tam także urządzenia tak zwanej siłowni pod chmurką. Na oferty czekamy do 2 marca. Wykonawca będzie miał 18 miesięcy od momentu podpisania umowy na zrealizowanie tego zadania. Pierwsza tego typu inwestycja w Czerwionce-Leszczynach, czyli budowa żłobka. Długo oczekiwana inwestycja, która znalazła się w budżecie gminy i miasta. Na tą okoliczność pozyskaliśmy 5 milionów złotych programu Polski Ład. Zakładaliśmy, że inwestycja będzie kosztowała około 7 milionów złotych, jednak okazało się, że po postępowaniu przetargowym ta kwota jest znacznie wyższa, około 8 milionów 800 tysięcy złotych. Te dodatkowe środki musimy zabezpieczyć w budżecie gminy. Obiekt ma być nowoczesny, przyjazny, jeśli chodzi o maluchy, o dzieci, ale także i o przyjęcie rodziców. Parterowy obiekt, w którym znajdą się pomieszczenia dla 3 oddziałów żłobkowych dla dzieci do 3 lat. Urząd Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny już po raz 5 zaprasza do udziału w akcji na rzecz bezdomnych zwierząt Walentynkowe Serce dla Psów i Kotów. To jest kolejna edycja Walentynkowego Serca dla Zwierzaków, która się cieszy takim dość dobrym powodzeniem. Ludzie przychodzą, dają tutaj do nas karmy dla zwierząt, wiedząc o tym, że my jako fundacja jestem głosem tych, co nie mówią, pomagamy zwierzętom skrzywdzonym, biednym, zagubionym, wyrzuconym, bo i takie drastyczne sytuacje się zdarzają. W czasie, kiedy tyle mówi się o uczuciach, o miłości, to my zwracamy uwagę na los tych zwierzaków, które kochają nas bezinteresownie, a niestety bardzo często cierpią bite, krzywdzone, głodzone, nieleczone. I właśnie za sprawą tych nieszczęść stoi człowiek. Zwracamy się z prośbą do naszych mieszkańców o przekazanie karmy, głównie mokrej. Przydatne będą też kocyki, obroże, smycze, czy nawet zabawki, bo trafiają do nas też małe szczeniaczki. Bardzo prosimy o pomoc, ponieważ my jako fundacja, jako wolontariusze gminy Czerwionka-Leszczyny sami sobie nie poradzimy. Potrzebujemy rąk, wsparcia, funduszy i wszystkiego co możliwe, żeby pomóc tym braciom najmniejszym. Prezenty dla potrzebujących zwierzaków można składać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w ZDISK-u od 14 lutego do 31 marca. 1 lutego w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbył się wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka, a występy dla nich przygotowały dzieci z przedszkola nr 10 imienia Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach. Dzisiaj obchodzimy Dzień Babci i Dziadka dla dziadków i babci naszych przedszkolaków nr 10 imieniem Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach. Mamy dzisiaj 2 tury o godzinie 9 i o godzinie 11.30. W związku z tym, że mamy tak dużo dzieci, zaprosiliśmy właśnie wszystkie babcie i wszystkich dziadków, którzy mają okazję zobaczyć dzisiaj dzieci na scenie, jak się prezentują, jakie mają talenty, śpiewają, opowiadają wierszyki, mają różne przedstawienia, no i piękne tańce. Dzieci są oczywiście pięknie przebrane w pięknych, kolorowych strojach. Myślę, że wszystkim sprawią ogromną przyjemność. Na scenie w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym dla swoich babci i dziadków zaprezentowały się także przedszkolaki z przedszkola nr 6 oraz uczniowie klas od 1 do 3 ze szkoły podstawowej nr 5. 16 lutego w Czerwionce-Leszczynach w wyjątkowy sposób obchodzono Tłusty Czwartek. Na familokach gospodynie z Czuchowa smażyły pączki, a pomagały im w tym przedszkolaki. Pączki, a także faworki trafiły do mieszkańców. Już od dobrych kilku lat co roku zapraszamy jedno z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny do wspólnego smażenia krepli.
Jak co roku zapraszamy którejś z naszych miejscowych przedszkoli. Dzieciaczki bardzo chętnie uczestniczą w tych warsztatach. Dla nich to jest uciecha, żeby się troszkę w tej mące, w tym cieście pobrudzić. Panie z radością przekazują swoją wiedzę na temat smażenia, przygotowania, rychtowania krepli. I staramy się pokazać to dzieciom, jak jest, bo my z Czuchowa zaprosiłyśmy też, proponowałyśmy, żeby po prostu przyszło przedszkole też z Czuchowa, żeby dzieci po prostu z Czuchowa mogły po prostu zobaczyć, jak to się robi. Dzieciaczki zawsze są pomocą, nie, a mają z tego radochę, bo wiadomo, jak coś dotkną, jak coś widzą, jak coś zobaczą, nie, no to lepiej zapamiętują.